Ale moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy łapać kosmitów w tej oto gierce. No na ekranie na razie jeszcze nic nie ma, ale przyjaciele, zobaczymy czy w mojej rodzinie są kosmici. Liczę, że nie. Pamiętajcie, by zostawić łapę, subskrybujcie kanał i wiedzcie, że 20 czerwca będzie zwiastun nowej nuty, już niedługo. A nowa nuta będzie 30 czerwca razem z preorderem płyty. Widzowie, wydaje swoją płytę. To jest coś niesamowitego. Mam nadzieję, że każdy z was kupi, bo to jest największy projekt w moim życiu. Jaram się tym niesamowicie, zapraszam do oglądania. Ale zanim zaczniemy ten piękny odcinek, mam wieści dla każdego fana minionów. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Wedel, który wypuścił nową serię słodkości właśnie inspirowanymi tymi minionkami. Ta ogromna czekolada, albo ta dosyć mniejsza czekolada, albo jeszcze mniejsza. Widzowie, tego jest mnóstwo. Mają właśnie tylko nowe opakowania, ale jest też trochę nowości, które na tym kolabie zyskały na przykład smak bananowy. No i moim ulubieńcem jest właśnie czekotubka bananowa. Widzowie, też są truskawkowe? Ale ja, to są moje faworyty. Patrzcie, jak to opakowanie pięknie się prezentuje. A co najlepsze, widzowie, takie czekotubki, te moje ulubione bananowe są najlepsze w tym, że są poręczne, idealnie do grania i przy tym nie brudzisz sobie rąk, a po prostu wyciskasz i jesz. Te wszystkie produkty, które tu mam, widzowie, nawet czekolada truskawkowa, oczy minionka, taki boksik, gdzie jest wiele więcej rzeczy, jak na przykład te. Te wszystkie rzeczy, które wam pokazuję, możecie kupić już w sklepach. Także widzowie, rozglądajcie się wszędzie w sklepach, żeby zrobić albo sobie przyjemność, bądź prezent komuś innemu. Widzowie, ja zabieram dwie czekotubki bananowe. Jeżeli chcecie więcej informacji na temat tych wszystkich słodkości, macie w opisie, sprawdźcie. Ja idę opędzlować i wracamy do odcinka. Dobra, jesteśmy, nie wiem, w jakiejś kapsule, prawda? Co to za pistolet? Jest i kosmita! O kurde, na razie to ja zabijam. Dobra, czy ja muszę... O, kolego, nie ma szansy. Dobra, widzowie, to gra polega na tym, że musimy łapać kosmitów. No, zabij go. Gra polega na tym, że musimy łapać kosmitów i też mamy takie urządzenie, dzięki którym zwykłych ludzi możemy przeglądać. Kurde, ja muszę ich wszystkich zabijać teraz. Nara, nara, łatwiutko z wami. Idziemy dalej. Jaka gra akcji, widzowie, gra akcji. Nie mogę się doczekać, aż będziemy ludzi sprawdzać. Na razie, albo jesteśmy chyba na razie na statku kosmicznym tych. O, i tu są zwykli ludzie, którzy się zmieniają w tych. Tak jest. A, czyli im pomogliśmy. Patrz, pomogliśmy tym ludziom. Piąty człowiek, małpka. Tam był kaktus też tak naprawdę, także pięciu ludzi, jedna małpa i kaktus. Elegancko i lecimy dalej. O kurde, bo już kiedyś nagrywałem w ogóle odcinek z tego i niedługo dojdziemy, tam jest jakieś UFO. Będzie grubo, będzie mega grubo. Mamy bronię też jakieś, może weźmy sobie na razie zwykłą broń, taką alienową. No to co, zaczynamy, moi przyjaciele. O, to jest to urządzenie, patrzcie. Mamy to urządzenie, teraz misie będziemy sprawdzać. Okej, dobra, musimy sprawdzać, czy tutaj... Misie to nie są alieni na szczęście, a mogą być. Jest tu jeden kosmita, co się dzieje? Tu jest! Niewidzialny był skubaniec, no. Ciekawe. Tego się nie spodziewałem, że kolega będzie, kurde, niewidzialny. Takich ludzi tutaj nie szanujemy, kosmitów nie szanujemy. O kurde, teraz przez drzwi wchodzimy, tu będą ludzie zwykli. Co? Okej, tu mamy człowieka, jak widzicie, prześwietliliśmy go. Jest on szkieletem, a tu się, Jezus, jaki dymy. Jest kosmita jeden i kosmita drugi, który leży, czyli... I ty też, oj, elegancko. I reszta sobie pouciekała. No przepraszam, że robię taki, to jest tak troszkę niemiło zabijać kosmitów przy ludziach, bo pewnie będą mieli traumę. Widzowie, zwalczam, pomagam ludzkości. Gdzie, o kurde, tu są dwóch kosmitów. Dwóch ludzi tu jest, gdzie są kosmita w marchewce? Od kiedy jest taka wielka marchewka w ogóle? I tu jest kosmita. Nie wiem, czy wiecie, ale z wami pracuje kosmita. Ja bym się na waszym miejscu bał. Przepraszam, nie chciałem. Aha, dobra, teraz marchewkę trzeba strzelić. Do widzenia z tej marchewki. Żegnaj, kosmito. Widzimy się w innym świecie. Let's go! I na końcu jest pewnie jakiś boss, widzowie. Ej, fajna ta gierka, ja lubię takie, kurde, proste, przyjemne giereczki. Nie wiem, czy wy też lubicie, dajcie znać mi w komentarzu, czy lubicie takie proste, przyjemne giereczki. Okej, tu mamy ptaszek. UFO! Było! Dobra, co tu UFO robiło? Patrz, kolejne UFO. Ale dziwne, są coraz dziwniejsze rzeczy. Dobra. Jezi! To przecież on wygląda jak kosmita. Babo, czemu z nią gadasz? Znaczy, z nim gadasz. To był król kosmita. O kurde, on żyje dalej. Party pooper. A, party pooper. Zniszczyciel dobrej zabawy. Wszystko niszczysz cały czas. On mi mówi, że ja wszystko niszczę. Co ty gadasz? Ale nigdy mnie nie złapiesz. Złapię cię, ziomeczku. Pewnie, że cię złapię. Powiedział, że nigdy go nie złapię. No to teraz... A, jeszcze dwie, okej. Czyli zaraz będziemy się bić z królem kosmitów. Okej, tu jest jakieś miasteczko. Miasteczko, ej, miasteczko. Tu jest okej, tu jest okej, tu są ludzie. Niewidzialny! Spokojnie, ludzie.
A gdzie jest jeszcze jeden? Tu! Aha, on miał to na głowie, prawie cię zabiłem, policjancie, przepraszam. Nie chciałem, tu nie chodziło o zabicie was, tylko kosmitów. Wybaczcie mi, błagam. Dobra, mamy tutaj... O kurde, będzie walka z tym, z kosmitą, widzowie. Walka z... Jest i kosmita! Dobra, najpierw ciebie wykurzymy stąd. A, i teraz widzę, że grubo się dzieje, tak? Następny... Ja ich uwolnię. Spadajcie! No, chodź tutaj. Kurde, coraz więcej ich! Coraz ich więcej. O, lecimy dalej. SSS, widzowie. Łatwo. Lecimy. Citizen rescued. Okej, czyli mamy trzech ludzi uratowanych. Marchewka, czyli trzech ludzi. Ptaszek, trzech ludzi. Ptaszek, czterech ludzi, dwa ptaki i co? I marchewka. Mega dziwne. Ale nie było bossa, po prostu uratowaliśmy ludzi. A patrzcie, ile już uratowaliśmy. Elegancko. Wow. Darmowe lody! Free ice cream! Darmowe lody. Pokażcie, kto tu jest kosmitą w tych... O nie, Tu jest, patrz, król kosmita! I tu jest kosmita. A jak mam zabić tamtego, żeby nie zabić jej? Ło Jezu, jakie afro! Ej, nie! Król kosmita uciekł! Nie, dalej tu jest. No weź te afro! Dobra, najpierw zabijemy tego. Ej, zabity jest ten król! Nie wstawaj! Kurde, postrzel go jeszcze raz. You're too late, human. Jestem za późno, człowieku. Okej, okay, no i co chcesz mi znowu powiedzieć? Już wiecie, ja invaded. Ja nie mogę, wiem co to znaczy, a po polsku nie mogę słówka znaleźć. Że już opanowali całe miasto. O, pięknie, panie, znalazłeś to słowo w końcu. Znalazłeś to słowo. Dobra, next level. Chcę już tego króla pokonać, naprawdę. Pokonanie króla, gdzie jest moja mama, widzowie? Gdzie jest moja mama? I tu mamy kosmitę. Przepraszam, że zabiję ci kolegę do rozmów. To jest ten sam. Nie, tu nie ma. Tu jest kosmitka. Nara, kobieto. Wszyscy uciekają w mieście. Fajne stragany, takie pewnie fajne warzywka tu są i tak dalej. Eleganckie. O, śmietniki. Co my tu mamy w tych śmietnikach? O kurde, rabusie. Aha, czyli rabusie to są świetnie. Ty i ty, kolego. Dwóch rabusiów, dwóch kosmitów. No co to za frekwencja? Niesamowite. Oj, zaraz będziemy mieli znowu walkę z kosmitami, którzy będą biec na nas. Znowu jesteśmy w domu jakimś. Wow. Okej, policjant. A tu jest ten. A tu policja. Nie, czekaj. Tak, policjant, dobrze mówię. Policjant, dobra, elegancko. Ale tam ci uciekli teraz. Już mogli ich dopaść, po co jak zabijam, no? Już mogła ta policja złapać tych grabusiów. Beznadziejnie. Co to za więzienie? Jesteśmy w więzieniu, o kurde. Ty nie, ty tak. I ty nie. Czy my jesteśmy w więzieniu? Do widzenia, wypuszczam was wszystkich. Elegancko, tylko jeden był. I teraz co? Ostateczny? Już koniec? O nie, jesteśmy znowu na statku. Znowu będzie inwazja. O kurde. Na razie. Proszę, spadajcie stąd. Gdzie są jeszcze? Nara? Jezu, oni tu będą wyskakiwać mi teraz wszyscy. Wow! Jak blisko! Na twarz mi wyskoczył jeden. Przestań mi tak robić. W ogóle tak sobie to postawię, będzie mi lepiej. O, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, sami ludzie. Szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesi sami ludzie dzisiaj. No i pięknie, elegancko. Police station. Aha, tak, i co teraz? O nie, teraz będzie zwykłe miasto. No teraz będzie grubo. Teraz będzie grubo, moi mini. Zmienimy sobie broń, bo to są mega ciekawe te bronie. Weźmy tą najlepszą, bo tą. To wygląda śmiesznie. Lecimy! Teraz miasto jest odwiedzane. Miasteczko, miasteczko, gdzie są kosmici? Tu nie ma ani jednego kosmita. Tu jest kosmita, kurde, w tym. Nara. Czemu król? I patrz, znowu coś do mnie powie. Królu, ty cały czas się chowasz, cały czas łapie. Jesteś beznadziejny. Tiresome, human. Jest on mi ciągle jakieś głupoty gada, jest ciągle łapany. Maybe you should give up. Że ja mam się poddać? On mi mówi, że ja mam się poddać. Chłop, który został złapany już trzeci raz na tym odcinku. Beznadziejny jesteś, królu kosmitów, serio. Mega łatwy jesteś, mega S typek. Naprawdę. Wow, gdzie my jesteśmy? Wow. O, statek kosmiczny, czyli ptak. Okej.
Gdzie kolejny? Muszę to posprawdzić. Nie, tam jest kolejny. Czemu ptaki to statki kosmiczne? Co jest grane? Po prostu kosmici jakoś przemyśleli to i pozamieniali się. A może wśród nas są kosmici, widzowie? A może? Dobra, lecimy dalej. Kolejny poziom. Wychodzimy z jakiegoś peronu prawdopodobnie. Donaty, tu nie ma nic. Tu jest ziomeczek, a gdzie jest... Okej, ja muszę go zabić prawdopodobnie. Wow! I to jest kosmita. Nawet nie musiałem, widzowie, nawet nie sprawdzałem, że to jest kosmita. Po prostu go zabiłem, bo wiedziałem, że to jest. Dwóch kosmitów nawzajem sobie pomagało. No jeden z drabiny spadnie z tyłu. Wow! Jaki przyjemny park. Oj, plac zabaw. Ile tu jest ludzi? Trzech kosmitów. Ej, dobra, to jest troszkę trudniejsze. Cyk. Cyk. I ten jeszcze. Cyk. No i pięknie, widzowie, ja już mam wprawę w zabijaniu kosmitów, tak? Bardzo dobrze mi idzie. Mam nadzieję, że podoba wam się to, jak mi idzie. Dobra, lecimy dalej. Znowu wychodzimy. Parada! Dzień parad, widzowie! Dzień parad oznacza dzień kosmitów, dokładnie. Kurde, który to teraz jest? Ten dalszy. Jezu, prawie strzelił w normalnego. Uciekli? Nie uciekli. Ten dalej chodzi. Chłopie, pewnie, że cię znajdę. Ci kosmici są beznadziejni, widzowie. Ciekawe, gdzie jest ten król, serio. Jestem ciekaw, gdzie jest ten król kosmitów. Już tyle razy go złapałem, że to jest hit. I znowu idziemy. Wow! Jaki statek! Nie, resp się. O nie, król! Dawaj tego, dawaj to. Nie, król znowu. A to jest walka z królem, widzowie! Patrzcie, bijemy się z królem! Dobra, wojna. Patrz, znowu wstaje. Thank you. A on myśli, że ja wygram. No pewnie, że myślę, że wygrywam, królu. You're not even. Nawet nie jestem blisko. Co ty w ogóle gadasz, człowieku? Człowieku, kosmito. I will get you next time. Ja cię złapię następnym razem. Co mi chłop gada? Przecież on jest beznadziejny i mi coś gada. Co się dzieje? What? Gdzie ja idę? O, i ratowaliśmy znowu ludzi. Tu mamy co? Tu będą dużo ptaków, tu też będzie, chyba dwa ptaki. Tak, to jest tak, no dwa ptaki. Czyli to, co było kosmitami, to po prostu... Okej, czaję, o co w tym chodzi. Po prostu to, co strzelam, to ich nie zabijam tak naprawdę, tylko ich odmieniam z kosmitów jakby. Ich ciało pozostaje, a kosmita z tego ciała wychodzi. Widzowie, no prawie gierkę przeszliśmy. Ja na razie będę kończył ten odcinek. Jeżeli chcecie, następny odcinek, wam się to spodoba, to zostawiajcie łapy i przejdziemy do końca to i pokonamy ostatecznego kosmita. Wyczekujcie trailera nowej nuty, tryb kreatywny, płyty, preorderu, także będzie grubo. Wyczekujcie, trzymajcie się i do zobaczenia za dwa dni.